To miejsce ma się zmienić w nowoczesny kompleks technologiczny. Zabytkowe budynki po kopalni Wieczorek w katowickim Nikiszowcu mają przejść metamorfozę. Te plany znane są już od kilku lat. W 2020 roku w obecności mediów podpisano list intencyjny. Co takiego ważnego się wydarzy tutaj po podpisaniu dzisiaj listu intencyjnego o przekazaniu całej tej substancji miastu Katowice właśnie pod ten rozwój? Choć od tego przemówienia minęły już 3 lata, to do przekazania Katowicom terenu o powierzchni 9,5 hektara należącego obecnie do spółki restrukturyzacji kopalń jeszcze nie doszło, ale jest bliżej niż dalej podpisania umowy. Na obecnym etapie w uzgodnieniu pomiędzy obiema stronami, zgodnie z przyjętymi założeniami, do końca marca spółka uzyska wszelkie zgody korporacyjne. W efekcie sporządzony zostanie akt notarialny, na podstawie którego te grunty pod inwestycje w ramach darowizny, czyli nieodpłatnie, zostaną przekazane samorządowi. Nieruchomości jeszcze nie należą do miasta, ale Katowice już przygotowują się do wielkiej rewitalizacji. Właśnie został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji dla drugiego etapu budowy hubu gamingowo-technologicznego, który ma powstać na terenie po byłej kopalni Wieczorek. Powstać ma m.in. hala o wielkości około 5000 metrów kwadratowych z możliwością podzielenia jej na mniejsze moduły, tak aby można ją było wykorzystywać w różnych celach i do różnych zadań. Oprócz tego mają tam być laboratoria IT, mają być tam specjalne pomieszczenia, w których gracze będą mogli ćwiczyć swoje umiejętności, przestrzeń magazynowa. Taki jest pierwotnie plan właśnie na ten drugi etap hubu gamingowo-technologicznego. To tylko jeden z obiektów, które mają tworzyć nowoczesny kompleks. Dobiegają końca prace projektowe dotyczące pierwszego z 6 przewidzianych etapów, czyli adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków w rejonie szybu Puławski. Miasto planuje, że w pierwszej połowie 2024 roku mają rozpocząć się prace budowlane. Cała rewitalizacja ma kosztować 1 mld złotych.